14 września w święto podwyższenia Krzyża Świętego w przepięknej scenerii na Krynickiej Górze Krzyżowej zgromadziła się dość liczna grupa mieszkańców, kuracjuszy i gości na uroczystej mszy świętej. W homilii wikariusz z Kościoła Zdrojowego, ksiądz Tomasz Jamrus, powiedział: Umiłowany Chrystusie Panu, drodzy siostry i bracia, przed kilku laty można było dzięki prasie i telewizji poznać dwóch ludzi, ojca i syna, którzy już od wielu lat przemierzają przez różne kraje Europy, niosąc na ramionach proporcjonalnie do swoich możliwości krzyże. Jest to pewnie forma apostołowania i mówienia o Jezusie Chrystusie. I drodzy moi, cokolwiek byśmy powiedzieli, co o tym sądzili, to obraz ten każe nam sobie uświadomić jedną bardzo doniosłą prawdę. Chociaż od dnia męki krzyżowej i śmierci Jezusa Chrystusa minęło już tyle wieków, to Zbawiciel wciąż kroczy przez ziemię z krzyżem. Bo Chrystus teraz nosi nasze krzyże, podejmuje te krzyże i cierpienia, które my na tych drugich ludzi składamy. A krzyże te są często tym cięższe, im bliższe są nam osoby, które je przygotowują. Bo to krzyż przygotowuje ojciec dla dziecka. Krzyż przygotowują dla siebie małżonkowie, żona dla męża, mąż dla żony. Krzyże przygotowują dzieci dla swoich rodziców. I każdego z nas boli krzywda zadana nam przez kogokolwiek. Ale szczególnie krzywda zadana przez najbliższych, od których należałoby się spodziewać tylko dobra, boli bardziej. I krzywda ta bardziej boli niżli fizyczne bóle, boli bardziej, bo dotyka człowieczego serca. I opowiadał kiedyś jeden z misjonarzy, kiedyś po zakończeniu mszy świętej wróciłem do zakrystii. Jeden z ministrantów patrzył na mnie jakoś dziwnie, ale w pewnym momencie powiedział tak: jak ja, ojcu, zazdroszczę. Ja też chciałbym bardzo zostać kiedyś misjonarzem. Jeśli tak, odparł misjonarz, to na pewno będziesz. Zdasz maturę, skończysz studia i staniesz przy ołtarzu. I wtedy chłopiec rozpłakał się, choć wstydził się swoich łez. Przez łzy mówił tak: nie, proszę ojca, ja nigdy nie zostanę kapłanem. Mam ojca pijaka. Kiedy miałem 3 lata, ojciec wrócił bardziej niż zazwyczaj pijany. Wszczął awanturę z mamą i zaczął ją bić. Ukryła się gdzieś w jakimś zakramorku, także nie mógł jej znaleźć. I wtedy chwycił nóż i stanął nade mną, krzycząc: jak nie powiesz, gdzie jest matka, to cię zabiję. Dostałem wtedy pierwszego ataku padaczki. Teraz to często powraca. Lekarze mówią, że się przestraszyłem. Widzi ojciec, ja nigdy nie będę księdzem. I drodzy moi, ten ojciec włożył na całe życie, na małe i słabe ramiona swojego dziecka wielki i ciężki krzyż. Ukrzyżował Chrystusa w swoim własnym dziecku. Zdarza się często, że taki krzyż przygotowuje żona dla męża, czy też mąż dla żony. Zapomina o słowach miłości szeptanych w narzeczeństwie. Nie pamięta o słowach przysięgi składanej w dzień ślubu. I uleciały z pamięci słowa Boga, który upomina: co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Może myślami i sercem ktoś jest już w innym domu, być może przy innej osobie, ale powoli i systematycznie, można by powiedzieć kulturalnie,
przygotowuje krzyż dla swojej żony albo dla swojego męża. I gdy pewnego dnia krzyż ten położy się cieniem na współmałżonku, może być tak ciężki, że złamie towarzysza życia. Na pewno z czasem może zmienić się oblicze wzajemnego bycia razem, wzajemnej miłości. Na pewno czasy są trudne, ale kiedyś były tak naprawdę łatwe. Trzeba jednak, drodzy moi, bronić tej miłości, chronić przed wszelkim nieuporządkowaniem z tym związanym. Plagą ostatnich czasów staje się różnego rodzaju oglądanie filmów o tematyce erotycznej. Dlatego też nie wkładajmy krzyża na drugiej osobie. Nie stawiajmy krzyża między sobą a najbliższymi. Nieśmy właśnie Jezusowi Chrystusowi ulgę w cierpieniu. Bywa tak, drodzy moi, że dzieci składają ciężki krzyż na własną matkę i ojca, a rodzice, często zmęczeni pracą i życiem, przytłoczeni samotnością, nie mogą tego krzyża udźwignąć. Upadają pod nim, jak Zbawiciel upadał, niosąc swój krzyż. Opowiadała kiedyś matka Teresa z Kalkuty takie słowa. Niedawno przyszedł do nas pewien bardzo bogaty człowiek i rzekł: proszę, aby któraś z sióstr przyszła do nas. Wszystkie nasze dzieci wyjechały za granicę, a my z żoną umieramy w samotności. Tak bardzo pragniemy usłyszeć dźwięk ludzkiego głosu. Ale drodzy moi, czy trzeba jechać aż do Kalkuty, aby usłyszeć takie słowa? Jakże wiele osób w naszej parafii, w naszym kraju dźwiga krzyż, którym jest nazywany samotnością. Drodzy moi, kiedyś przeczytałem w pewnej książce wydarzenie, które miało miejsce w naszych realiach i czy rzeczywistości. Oto biedna, schorowana matka dokładała wszelkich starań, ażeby wykształcić swojego syna. I tak też się stało. Skończył studia, po kilku latach osiągnął wysoką pozycję w pracy, której podjął się przed kilku latami. Wybudował dom i cóż zrobić? Została matka. Co inni powiedzą, jeżeli on będzie mieszkał w pałacach, a matka stara, schorowana, gdzieś w niewielkim domu, w chacie, gdzie nie ma porządnych warunków sanitarnych? Dlatego też bardziej pod presją niż z miłości wziął matkę do swojego domu. Wytyczył jej niewielkie pomieszczenie, mieszkanko i tam zamykał ją na cały dzień. Potem służąca przynosiła coś do zjedzenia i tak trwało to tygodniami, miesiącami. Ale jedno nie dawało mu spokoju. Nie dawało mu spokoju to, że słyszał z pokoju swojej matki modlitwę. Modlitwę schorowanej matki, która rozmawiała z Najświętszą Marią Panną, odmawiając różaniec. I pewnego dnia wszedł szybko do pokoju. Matka trzymała różaniec, pociągnął go, aby go wyrwać. Także krzyżyk został w jego ręku. Mówi do matki tak: oddaj mi resztę tej rzeczy, tego przyrządu. Oddaj mi natychmiast. Nie mam zamiaru słuchać twojej modlitwy, którą non-stop powtarzasz. I wtedy ta schorowana kobiecina podniosła pochyloną głowę, popatrzyła w twarz swojemu synowi i powiedziała do niego tak: dobrze, oddam ci różaniec, oddam ci krzyż, ale powiedz mi jedno, co ty jesteś w stanie dać mi w zamian? Drodzy moi, jeżeli w naszym życiu nie będzie krzyża, jeżeli Jezus Chrystus,
który jest podstawą naszego życia, nie będzie w naszym życiu obecny, to możemy być pewni, że nasze życie nie będzie szło ku zbawieniu, lecz przeciwnie, ku zatraceniu. W Lublinie w jednej z sal sądowych był na ścianie zawieszony krzyż. Dziwny był to krzyż. Na krzyżu bowiem Chrystus miał głowę obróconą w stronę ściany. W książce Zofii Kossak możemy przeczytać o dwóch mężczyznach, którzy zwiedzali Lublin. Przybyli też do wspomnianej sali. Jeden z nich zwrócił uwagę na ten krzyż. Zobacz, mówił, widać Chrystusowi już obrzydł świat, że nie chce na niego patrzeć. Trzeba by coś zrobić, powiedział ten drugi, aby Chrystus odwrócił głowę i znowu spojrzał na ziemię. Tak, trzeba, drodzy moi, zrobić coś, ale musi być to coś naprawdę wielkiego. I za chwilę wrócimy do naszych domów. Ale pamiętajmy, jeżeli w tym czasie, w tym tygodniu, w następnym, nasz wzrok przez chwilę chociaż spocznie na krzyżu, to nastawmy serce na jego naukę i mowę. Nie patrzmy obojętnie na krzyże. Miejmy, drodzy moi, szacunek do krzyża. Bez względu, czy to jest przydrożny krzyż, czy krzyż wiszący na ścianie naszego domu, czy też być może krzyż, który wisi na mojej piersi. Miejmy szacunek dla krzyża. Drodzy moi, niedaleko trzeba szukać różnego rodzaju przykładów, gdzie ten szacunek dla krzyża wyraża się w taki albo inny sposób. Zobaczmy, jak często i my sami, ludzie dorośli, chrześcijanie, czynimy ten znak krzyża. Czy jest on czyniony z godnością, szacunkiem? Czy tak do końca ja naprawdę wiem, co ja robię? Czy ja wiem, że tymi słowami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego witam się z niebem? Czy ja wiem, że te słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego są czasami pożegnaniem z tą ziemią? Nauczmy się czynić znak krzyża z miłością, z szacunkiem, bo jest to nasze pozdrowienie Pana Boga i jednocześnie pozdrowienie świadczące o mnie, o człowieku, który nosi imię godne chrześcijanina. Drodzy moi, niech krzyż tak naprawdę dla każdego z nas, dla młodego i dla tego, który jest sfatygowany wiekiem, będzie znakiem miłości, będzie znakiem życia, będzie znakiem zwycięstwa, niech będzie również znakiem cierpienia. Ale wiedzmy, że w krzyżu zbawienie, w krzyżu pociecha, w krzyżu ulga. Nie zapomnijmy o tym i oby się tak stało. Amen. Trzeba wspomnieć, że krzyż na szczycie został ufundowany w 1857 roku przez krynickich kuracjuszy jako wotum dziękczynne za ocalenie uzdrowiska od likwidacji w okresie zaboru austriackiego. O Ciebie, Boże, raz stojąć może. Główny celebrans, proboszcz parafii zdrojowej, ksiądz Bogusław Skotarek, na zakończenie mszy nawiązał do obecnej sytuacji miejsca krzyża w Polsce. A ten krzyż na krakowskim przedmieściu Warszawy. Kto ma bronić tego krzyża, jak nie my, chrześcijanie, którzy przecież uznaliśmy ten znak za znak naszego Zbawiciela. A te nasze krzyże, które wiszą w szkołach, co o nich pamiętamy, w salach lekcyjnych i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, tak mi się właśnie to skojarzyło, że ta przepychanka o ten krzyż ciągle trwa.
ciągle trzeba się też i nam pytać, jak tu jesteśmy, czym dla mnie jest właśnie krzyż Jezusa Chrystusa. Czy ja w tej przepychance czasem nie uczestniczę? Co gorsza, może przechodzę obojętnie i mówię, to mnie nie obchodzi. Czy na pewno nie obchodzi? Ale to, że przyszliście dzisiaj tutaj na tą Górę Krzyżową, to świadczy, że ten krzyż dla nas jest ważny i chcemy go zawsze nosić w sercach naszych, chcemy go zawsze bronić, stawać po jego stronie.